Że się nie ogoliłem i wódkę piję. O kurwa, nie zdąży wypić. Dobrze, tuż mamy, tylko kurwa jeszcze. Jeszcze tylko słuchaj. Ha, się zdziwił, bo już może wątpili we mnie. Dobra, to mamy, topczot mamy. Teraz tylko kurwa obraz. I kurwa, i będzie okejka. Obraz już kurwa dokładny. I będzie okejka. Najlepiej, żeby był na kurwa na tym. Na OBS-ie, ale jak się da, jak to by było fajnie. Spokojnie. No i żeby kurwa, żeby. Musimy poczekać i zobaczyć, czy działa ten. Czy działa kurwa ten. Czy działa, bo na razie teraz jesteśmy gdzie? Jesteśmy na OBS-ie, tak, dokładnie, no. No, tylko że trzeba to trochę. No, albo tak zrobić, no. No i zobaczymy, czy będzie, no. No dobra, no. To już wszystko hula teraz. Zaraz będziemy wiedzieli. No, bo wtedy tam trochę powskakiwało, nie? Ale potem coś się kurwa uwaliło. No jak coś to będziemy mieli, na topie będziemy. No. Na razie jeszcze kółeczko, takie słońce się kręci. W lewym górnym. Tu nie wiem. No, ale bardzo dużo ludzi wchodzi. O Jezus, ja was wszystkich nie pamiętam, kurde. Trochę na odwrót, kurde, trzeba, żeby bardziej topczet był na wierzchu, a bo ja nie. Albo po prostu zwęzi już, bo ja nie wiem, kto pisze. No. No i będzie dobrze. Powinno być dobrze, zobaczymy. No i chuj. Trzymaj kciuki, kurwa. Albo będzie plus, albo będzie minus. No ja już jestem dostępny, to na pewno widzę, na kamerze nawet. Albo go trochę komunikaty zmniej. O, to jeszcze właśnie, to jest bardzo ważne ustawić. Testu nie zrobiliśmy w sumie właściwie. No dla ciebie to nie będzie problem. No nie jestem robotem, bo to jest ważne. Tu przynajmniej będziemy wiedzieć, czy kurde wchodzi, czy nie wchodzi już. Mam, dobra. 1 zł. No, dobra. Teraz jeszcze tylko do tego. Jeszcze tylko dopracować te. Tipy dopracować i to wszystko będzie. No i możemy spróbować pohulać trochę. Bo mi one trochę, kurde. One mi troszeczkę. Te wiadomości troszeczkę nie wchodzą tu, gdzie powinny wejść. Dobra, nie ma problemu. Spokojnie. Spokojnie, stary. No jeszcze nawet nie ogoliłem. Nawet mi się nie chce dzisiaj. O Jezu. W zebrę ubrałem się. No. Spokojnie. Damy sobie radę. No, to mnie bardzo łatwiej, bo ja czytam widzów. Nie wszystkich, oczywiście, ale czytam. Jeszcze będziemy musieli popracować nad tym, żeby te zrobić te reklamy i tak dalej na filmikach, nie? Ale to nie dzisiaj. Mi się nie pali, ja już tak zachłanny nie jestem na kurwa, na wiesz, na flotę, to mi się dzisiaj nie pali. Ale zrobimy to.
W końcu to zrobimy. No to tylko mi brakuje, tylko żeby topczata czytać w razie czego. W międzyczasie. Spokojnie, spokojnie. No, ale teraz będzie, ale będzie dym teraz, kurwa, bo ten był u mnie, znaczy nie u mnie w sumie, nie u mnie, u sąsiada był. Był u sąsiada. Joanna HR, co sądzisz o pocałunku osiada majora? Czy knurzysko całowało namiętnie pasożyta o, fajnie, już fajnie wygląda. Świadczyłby się no, pasożytowi, się. Byłbyś no, świadkiem na ślubie 3 złote. Dzięki za trójaka. Czy będę za, na ślubie? Nie sądzę raczej. Ja już... Już zaczyna się. Halo, halo, Meksykano TV z tej strony. No siemka, co tam? Janiusz jest prawie chyba przejęty. Tak mi się wydaje. Ale nie robię nic. Nie robię nic na siłę, wiesz? Słuchaj, nie robię nic na siłę. Nie robię nic na siłę, to już jest ja na wybór, nie mój. No, także na pewno nie będę go prosił o jakieś. O jakieś, nie wiem co, kurde. O jakieś. No nie wiem, no trudno mi powiedzieć. O jakieś proszenie o pomoc i tak dalej, nie? Wręcz na odwrót, jeżeli Jan ze mną by nagrywał, to raczej jebać, słuchaj. Facebookowców. Raczej ja mu pomogę po prostu jebania finansowo. Dzisiaj nagrał ze mną krótki materiał, jak dostał za 5 zł, za 5 minut 10 zł i tyle. 2 złote. Dobra, ja kończę i ja wyłączam już telefon. Słucham? Nie, ja pewnie, że się nie dam, no coś ty. Nie dam się, nie golę się, nie dam się, kurwa, zarosnę, zapierdolę się, kurwa, i się zachlam jeszcze przy okazji. Nie, no, ja żartuję, no, żartuję. Na 89, siemano, Meksykanie. Dobra, ja muszę odpowiadać widzom, no sorki. 3 złote. Sorry, ale włączam. Sorry, ale się wyłączam, jak zawsze. Niestety wyłączam się, bo za dużo będzie tego. Ale nawet się nie ogoliłem dzisiaj. A całkiem fajnie wygląda to. Może kiedyś faktycznie brodę sobie zapuszczę. No. Także, ale obiecałem, że jestem, że będę. Dzięki za dwójaka. Ptasi wymiocie. O! Miski z wisie. Koci żygu. Won hajdupę. Bujaj wory. Klep minita. Targaj dzidę. Wybuduj kibel. Nakarm psa. Napal w piecu matce. Idź do choroszczy. Powtórz. 2 złote. O Jezus, aż tyle to nie powtórzę. Coś ty. Chyba zgłupiałeś. Chyba zgłupiałeś, żebym tyle powtórzył. Ale dziękuję za dwójaka. I za twoją inteligencję. To Konon, fakt. Oddawaj mi Meksykanie łosia. To jest mój kurwa robotnik za 20 zetel na cały dzień. 2 złote. Ale ja wczoraj wcale łosia nie przyjmuję, nie? Łoś sam się do mnie zgłosił. Wcale nie przyjmuję. Zarobił u mnie w 5 minut 10 zł. W 5 minut. W 5 minut. I dobrze o tym wie. I łoś to może potwierdzić. W 5 minut... Cześć, wesoły Menelu. To ja, twój sponsor. Czyli sponsor patologii. Gdzie twój nowy przyjaciel, Janek? Janek poszedł. Janek poszedł zapierdalać, kurwa, u Konona znowu za 20 zł na cały dzień. Teraz drużyna Menelli wygra wojnę o przeszukiwanie koszy i szukaniu niedopałków w Białymstoku. Jesteś naszym białostokim Napoleonem. Majorcwel 2 złote. Nie wiem, co z majorem się dzieje w ogóle, bo kurde, słuchajcie, chyba znowu poszedł do banku. Szczerze mówiąc, dziękuję za dwójaka. Ja nie wiem, co z majorem się dzieje, słuchajcie, wiecie? Ale chyba znowu poszedł do banku.
Tak mi się wydaje. O ile się nie mylę. Ale prawdopodobnie go nie ma. No. Krzysztof CZ Borodo, siemanko Jarek, było dobrze, miło, wesoło, dobrze spędzimy czas, za miesiąc widzimy się znowu i tak jak nagrałeś na filmiku, to wszystko to prawda, 3 złote. Dzięki za trójaka. Słuchajcie, ja nie mam po co kłamać. Wiem jak jest, wiem jak to wygląda i tu nie ma po co oszukiwać nikogo, nie? Słuchajcie, trochę was poczytam, ale kurwa, muszę zwężyć. O, nie da się tak zbytnio. No, dobra, teraz was mam. Cześć, drogi Meksykano. Tu 2 palce w natalce. Czy mogę z tobą występować za dychę? Będę przyjeżdżał z Torunia, ale daj mi przynajmniej dychę za jeden wywiad. 2 palce w natalce, Meksykano, dawaj. No, jak... Słuchaj, jeżeli ten wywiad będzie sensowny i zarobimy przykładowo 2 dychy, to nie ma problemu. Dychę dostaniesz. Także dziękuję za 2 jaka. Amenel, menel. Mi żarłek pospolity, przyznaj się, Manelu, te 10 złotych, które dałeś Osiowi, to matce ukradłeś, ty złodzieju. Chłopaki z Mickiewicza dojadą cię za to, twupluję na ciebie 2 złote. To niech dojeżdżają z Mickiewicza. Ja już wiem, ja już miałem złosiem niby. Miałem mieć ścinę. Okazało się, że z łosiem się dogadałem i w ogóle, kurde, normalnie wszystko poszło. No, a łoś był w szoku. Do co go tam Kisiek potraktował na filmiku Majora 3 złote. A to ja nie wiem, co oni tam robili. Mnie nie było. Dziękuję za to jaka w ogóle. Ale ja nie wiem, co tam było, słuchajcie. Tak dokładnie, bo gdybym tam był, słuchajcie, to bym mógł się wypowiedzieć na ten temat. Natomiast jeżeli mnie tam nie było, to ja nie mogę się wypowiedzieć. Kurde, broda mnie swędzi. Ja nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ jeżeli czegoś nie widzę, to nie jestem w stanie wypowiedzieć się, co się tam działo. Tu Ewa kochana z Krakowa. Pamiętasz jak mi ziorbałeś pytę, ty kurwo, oddaj dziecko, co twoja stara włożyła do bigosu. Ona wtedy dziecko z Kononem. Konon naprawdę. 2 złote. Nie macie poczucia humoru w ogóle. Dzięki za 2 jaka, ale nie macie poczucia humoru. Poczekajcie, ja was trochę poczytam. Ja nie boję się Konona, tylko słuchajcie, kwestia jest tej sprawy, że nie mam zamiaru za niego siedzieć. Aż taki głupi, słuchajcie, nie jestem, żeby się z nim bić, szarpać, gdzie on potem pójdzie na policję. No to drogi Meksykano, tu 2 palce w natalce. W takim razie jutro przyjeżdżam z Torunia do Białegostoku za wywiad za dychę. Do zobaczenia. Przyjeżdżaj, ja cię z chęcią przyjmę. Poleca major Nitrodolski 2 złote. Ja cię z chęcią przyjmę. Za co siedzieć? Ktoś tu mi pisze, za co siedzieć? Konsole, za co siedzieć? Domu z BGC Meksyk, zrób porządek z tym kondonem. Opóźniony w rozwoju knur non-stop cię wyzywa i obraża. Wiem, nie że mnie wyzywa, słuchajcie, takiego. Ale... On nie jest normalny, chorożdżwita. Miałeś rację, rżnął matkę z Bogusiem 3 złote. Dzięki za trójaka. On nie jest normalny i on normalny nie będzie, no. Jakoś z tym. Piłsudski Meksicano jest 1 i Kutasów ma 7. No, 7 to ja nie wiem. Ja tyle to nie wiem, bo jakby bym musiał być tą ośmiornicą, żeby mieć 7 Kutasów. Dzięki za 5. Słuchajcie, ja się dogadałem z Rodo, wiadomo o co chodzi. Daniel Rodo, siemano Jareczku, trzymaj monetę, wpadamy za miesiac i znów będzie fabryka, siemano Meksykano TV, rozpierdolimy kondonowi drzwi, pozdrawiam Rodo, 10 zł. O Jezus, dychę, kurde, to muszę papierosa od kurwa odłożyć. Dziękuję za dychę. Nie wiem co zrobimy, czy rozpierdolimy, czy nie. O, ale...
ale coś wymyślimy. Ja na pewno do tego ręki nie dołożę. Współpracę między Tobą a Janem o 3 złote. Nie, współpraca, dzięki za trójaka. Współpraca. Miała być bitka, wyszła za jej fajna gadka. No, o tak powiem. No, tak mi się wydaje. Najgorzej na pewno ma... Sergio Pettis, siema Jarku. Masz tu dwójaka na mandaty. I pamiętaj, jebać kn...